Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie tylko krytyka faryzeuszów i ich postępowania, ale sam grzech w życiu człowieka jest celem przemowy Jezusa. Każdy jest wezwany do tego, aby się nawrócić, zmienić swoją postawę, odrzucić hipokryzję i żyć według zasad Ewangelii. Wspomniany kubek i miska, które myje się najpierw wewnątrz, a później zewnętrzną stronę, pokazują, że również człowiek powinien najpierw oczyścić duszę, by pokazać się ludziom jako dobry. Ale tak już jest, że zajmujemy się otoczką, a zapominamy o istocie. Przecedzacie komara, połykacie wielbłąda, mówi Jezus. Na przykład święta. Sprzątamy, gotujemy, stroimy dom, siebie, zapraszamy gości, ale serce jakoś nie jest gotowe na przeżywanie tajemnic Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. Owo przecedzanie komara to niewłaściwa hierarchia wartości. Możemy pobłażliwie traktować niewłaściwe zachowania, krytykować jakieś drobne potknięcia. Litujemy się nad zmarzniętym psiakiem, ale nie zauważamy, ile marnujemy żywności, którą można by się podzielić z ludźmi prawdziwie potrzebującymi naszego wsparcia. Rodzice starają się i wkładają wiele wysiłku w to, żeby dzieci miały wszystko, nawet gwiazdkę z nieba. Zapominają zarazem dawać im to, co najważniejsze. Samych siebie, swój czas, swoją miłość. Dlatego wszystkim nam grozi taka choroba faryzeizmu. Idealne zachowanie na zewnątrz przykrywa nieprawości serca. Papież Franciszek, zwracając się do watykańskich kurialistów, nazwał to chorobą stwardnienia umysłowego i duchowego. Zapadają na nią ci, którzy po drodze stracili wewnętrzny spokój, żywotność i elastyczność. Ukrywają się za papierami i stają się maszynami pracy zamiast ludźmi Boga. Niebezpiecznie jest, gdy tracimy ludzką wrażliwość potrzebną, by płakać z płaczącymi i radować się z cieszącymi. To jest choroba tych, którzy gubią uczucia Jezusa. Chyba trzeba się zdiagnozować i zobaczyć, na co my cierpimy i jakie choroby prześladują nas i odbierają nam pokój serca. Jezus podpowiada: przewracanie hierarchii wartości, pomijanie rzeczy istotnych, a skupianie się na błahostkach oraz pielęgnowanie strony zewnętrznej wyłącznie na pokaz. Strona wewnętrzna pozostaje nienaruszona. Gdyby ten zarzut przełożyć na język codziennego konkretu, brzmiałby on następująco. Boicie się ludzkiej opinii, a nie boicie się Boga. Co więc zrobić? Zobaczyć, że biada wskazuje na to, że coś lub kogoś czeka wielkie nieszczęście. Ale to biada jest pełne troski o człowieka, bo wypływa z miłości do człowieka. Nie idźmy drogą samej religijności, tego co zewnętrzne, przestrzegając pozorów bliskości z Bogiem, pozorów pobożności, de facto będąc daleko od Boga. Sumienie to nie jest garnitur czy sukienka, które możemy zmienić w zależności od okoliczności. Jeśli w moim życiu będzie wiara wypełniona miłością i podlewana codzienną osobistą modlitwą, to nigdy ani nie będę obłudny, ani pełen wszelkiej nieprawości w sercu. Miłość oczyszcza, a wiara upiększa i umacnia nasze serca i wnętrza. I te relacje z drugą osobą. Niech wiara i miłość królują w naszym życiu.